Także kto to się tak modlił? Kto to się tak modlił? Witamy księdza. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz Tomasz Rodzimski. Wyjechaliśmy rano z Gdańska Przymorza. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, słuchaczy naszej parafii z Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego. Zostawiliśmy tam księdza proboszcza, którego serdecznie pozdrawiamy, księdza prałata Andrzeja Paziutkę i wszystkich wikarych. Pozdrawiamy serdecznie. Ja słyszałem, że to nie jest pierwsze miejsce tutaj w Toruniu. Nie, byliśmy już o 10 na mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Jana Pawła II. I teraz po wizycie w radiu jedziemy dalej zwiedzać Torun. Jedziemy dalej. Pięknie. Są wśród nas również siostry zakonne, które serdecznie witamy. Jestem siostra Serafitka. Maria Bonfilia Banaszek. Pracuję właśnie na Przymorzu. I pozdrawiam Matkę Generalną Joannę Wiśniewską, siostry prowincjalne Annę Elizanowicz i wszystkie współsiostry, z którymi pracuję na Przymorzu. I kapłanów również, księdza prałata, znajomych i tych wszystkich, którzy są słuchaczami Radia Maria. I również chciałam dołożyć do tego, że ja jestem świadkiem, która pracowała na Warmii w latach 60. do 70. Między innymi znałam księdza Jerzego Popiełuszkę osobiście. Znam jako kapłana, wtedy był klerykiem, wojakiem i bardzo cierpiał z powodu tych wszystkich komunistów, którzy nie tak postępowali z duchowieństwem i z Kościołem. Właśnie. A ksiądz Popiełuszko walczył o to, żeby o takie duchowe odrodzenie narodu, prawda? Tak, bardzo walczył to jeszcze... to. Właśnie chciałam powiedzieć, że za to miał... Z Podlasia, tak? Bardzo cierpiał w ogóle od wszystkich tych, z którymi tam pracował, tak? I najprawdopodobniej też Państwo jeszcze będą jechać dzisiaj do Włocławka, prawda? Nie. Także cała Polska, tu Mazowsze, tu Warszawa, wyczyszczacze kamienice. Mówią, że w Warszawie najwięcej salcesomów. W Warszawie najwięcej chytrych takich. Nienawidzą się, nie znają się, nie lubią się. A jak ktoś do stołu podchodzi, to jest konkurent dla żarłoka, konkurent dla pijaka. W związku z tym właśnie mało gościnności, mało uwagi, mało kultury przy stole. Także o zachowaniu się przy stole też omawiamy. Czyli coś z literatury. Zapraszamy serdecznie witamy, którzy są wśród nas i po jednym zdaniu bardzo prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja jestem kościelnym, przeszło 32 lata na Przymorzu, w tej parafii Przymorze. I chciałbym pozdrowić całą parafię i wszystkich kasiabów, którzy znam. Kasiabów, czyli troszeczkę Polskę pokazujemy. Przekrój Polski. Jestem przekrój parafianką. Parafii Królowej Różańca Świętego. Również przyjechaliśmy tu z grupą kaszubów. Także proszę, Warszawa. Chciałam pozdrowić całą rodzinę. Otwiera szuflady, wyjmuje różańce. Warszawa się modli. Pocieszycielem. Modlić się. Drugiego syna Piotra.